Dzień dobry, dzień dobry. Afery Palikota Wojewódzkiego i całej reszty cudotwórców alkoholowych ciąg dalszy. Kilka tygodni temu Kuba Wojewódzki opublikował wpis na swoich mediach społecznościowych. Nie analizowałem, nie rwałem się do nagrywania filmu z podsumowaniem, co tam się tym razem odwaliło. Chciałem poczekać, aż opadnie kurz, aż więcej aktorów tego teatru wypowie się na temat tej sprawy. No i tak się stało, już minęły 3-4 tygodnie. Chyba już wszystko, co w tej sprawie miało zostać powiedziane, zostało powiedziane. W związku z tym pięć rzeczy, które płyną z tego case'u. Ostatnio nagrałem Wam podsumowanie albo case study kanału sportowego, tego co wynika z filmu Krzysztofa Stanowskiego na temat rozpadu kanału sportowego. Chyba to z tego powstanie jakaś seria, no bo teraz właśnie biorę na warsztat inny case, gdzie kilku ludzi robiący wspólnie biznes rozchodzi się z hukiem, smrodem i tak dalej. I to jest właśnie przypadek Kuby Wojewódzkiego Palikota. Pięć lekcji z tego case'u dla Was przygotowałem. Zanim do nich przejdę, oczywiście na końcu będzie lekcja najciekawsza, ale zanim do niej przejdę, to zwyczajowo chciałem Was poprosić o subskrypcję kanału, o kciuk w górę pod tym materiałem, a jeżeli macie jakiekolwiek pytania albo swoje do powiedzenia, to oczywiście zostawcie w komentarzu. Jedziemy! Pierwsza podstawowa rzecz, zanim omówię pierwszą lekcję, to jest rzecz następująca. Opieram się tutaj na wpisie Kuby Wojewódzkiego w mediach społecznościowych. Ja go widziałem na Facebooku, zakładam, że też był na Instagramie, ewentualnie na innych jego socialach. I nie opieram się równocześnie o przeróżne spekulacje rynkowe, wiedzę spoza tego źródła, znaczy wiedzę w cudzysłowie, bo na temat sprawy Palikota, a zatem i Wojewódzkiego, w tak zwanej Warszawce, na tak zwanym mieście mówi się bardzo dużo. Spekulować można, czy tak naprawdę to, co czytamy, to jest to, co powinniśmy myśleć, czy też nie ma tam jakiegoś drugiego, trzeciego, a może i dalszego dna. Nie rozsądzam i nie wchodzę w tę dyskusję, biorę za dobrą monetę to, co pisze Wojewódzki i na podstawie tego dokonuję analizy, dlatego że abstrahując od tego case'u, pewne rzeczy, które się tu wydarzyły, są po prostu uniwersalne i bez względu na to, czy prowadzisz spółkę z o.o., akcyjną, czy jakąkolwiek inną, to w zasadzie to też Ciebie może dotyczyć. A zatem jedziemy. Pierwsza lekcja to jest lekcja, którą Warren Buffett, o czym wspominałem nawet w ostatnim filmie o Buffecie, tu na górze go zobaczycie, Buffett wspomina w pewnym momencie, chyba w Snowballu, mówi, że nie da się zrobić dobrego biznesu ze złymi ludźmi. Te słowa padły chyba w przypadku afery Salomon Brothers, o której z Przemkiem Gerszmanem właśnie rozmawialiśmy. No i jak gdyby nic więcej nie ma do dodania, to jeżeli jest prawdą, że nie ma szansy na zrobienie dobrego biznesu ze złymi ludźmi, innymi słowy, w związku z tym, że ciągnie wilka do lasu i wilk pozostanie wilkiem, nawet jeżeli przez 20 lat mieszka z kotami i królikami, to zawsze pozostaną w nim instynkty. Jeżeli to jest prawdą, a zachowując od tego, że ludzie się zmieniają, to po prostu ryzyko takie, że ktoś o złej reputacji, o złym track rekordzie no, będzie dalej pogłębiał swoje różne tam, jego wady dalej będą odgrywały rolę w biznesie. Jeżeli to jest prawdziwe, no to ja na miejscu Wojewódzkiego nigdy w życiu bym nie zrobił żadnego biznesu z Palikotem. Najzwyczajniej w świecie, w mojej osobistej perspektywie, Palikot pod hasło źli ludzie już jest w mojej prywatnej głowie przyporządkowany od bardzo dawna. To znaczy od bardzo, bardzo, bardzo dawna, od kilkunastu lat co najmniej, jest to dla mnie ktoś, komu nie dałbym nawet złotówki do podtrzymania. Już nie mówię o robieniu biznesu. Więc pierwszy błąd Kuby Wojewódzkiego to w ogóle to, że
nie wiem dlaczego Palikot mu się kojarzył z sukcesem, nie wiem dlaczego go Palikot mu się kojarzył, on nam pisze, z erudycją, światowością i tak dalej. Jeżeli Kuba Wojewódzki pisze to na serio, a tak zakładam, no to panie Jakubie, to rzeczywiście jest sprawną konkluzja, że jest pan wielkim naiwniakiem, że został pan rozegrany jak dziecko, ponieważ dla wielu absolutnie mniej światowych ludzi niż pan, Palikot od dawna był po prostu człowiekiem, z którym nie należy robić interesów pod żadnym, ale to żadnym pozorem. Nie? I to jest pierwsza rzecz. Jeżeli macie w przyszłości sytuację, w której wierzycie, że ktoś zszedł na dobrą drogę i nie macie na to mega turbo mocnych argumentów, i to argumentów rozciągniętych w czasie, no to po prostu bez względu na to, jak lukratywny, prosty, oczywisty do zrobienia jawi się biznes, nigdy tego biznesu nie chcielicie zrobić. Dlaczego? Dlatego, że w większości przypadków okaże się, że to jednak złudzenie, że on nie jest aż taki pewny, że on nie jest aż taki oczywisty, a człowiek, który jawi nam się jako Paweł nawrócony z szawła, wciąż ma więcej z szawła niż z Pawła. I to jest pierwsza, podstawowa, fundamentalna lekcja. Druga lekcja, trochę poszerzam tę pierwszą lekcję. Słuchajcie, nawet stanie na zdjęciu obok takiej osoby jest ryzykowne. Kuba Wojewódzki w swoim wpisie pisze o tym, że zdaje sobie sprawę, że wielu, mimo że sam nie brał udziału w pozyskiwaniu kapitału na rzecz spółek Palikota, no to jednak wielu obecność Kuby Wojewódzkiego w biznesie przekonała do tego, żeby zainwestować. No oczywiście, że tak. I co więcej, no ja wątpię, żeby Kuba Wojewódzki się o tym dowiedział wczoraj, gdy pisał ten wpis, to sobie uświadomił. Był elementem uwiarygadniania Palikota, był elementem skoku na społeczność Kuby Wojewódzkiego, która, jak ja się orientuję, wciąż jest ogromna. To znaczy, ja nigdy nie obejrzałem żadnego odcinka jego talk show, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że od dawna chyba wciąż leci, a więc zakładam, że ma dużą, wielopokoleniową widownię. No i w związku z tym jest to łakomy kąsek dla kogoś, kto na przykład właśnie pozyskuje kapitał. Więc ja wątpię, że mimo wszystko wątpię, żeby Kuba Wojewódzki nie wiedział, że jego rolą też jest między innymi uwiarygodnić w swojej grupie docelowej Palikota. No ale okej, może nie wiedział, może się nie pokumał. Jeśli tak, no to lekcja stąd wynika taka, że słuchajcie, nie ma znaczenia, co zrobiliście, a co nie zrobiliście, a ktoś sobie pomyślał, że być może to zrobiliście, ponieważ nawet stojąc na zdjęciu obok kogoś o niepewnej reputacji, możecie już niechcący wyrządzić szkody. I to jest rzecz wcale nieoczywista i ja też nie od razu się tego w pełni konsekwencji nauczyłem, ponieważ człowiek zawsze sobie myśli, no dobrze, ale ja odpowiadam tylko za to, co robię i mówię i koniec. I generalnie tak, natomiast jeżeli możemy kogoś nie uwiarygodnić, na przykład nawet posiadaniem go w znajomych na Facebooku, no to tego nie róbmy. Ile razy było tak, że ktoś się do mnie odzywał, mówiąc, że przyjął sobie tam kogoś do znajomych, bo widział tam wielu wspólnych naszych znajomych, więc założył, że na przykład ta osoba jest jakoś tam sprawdzona, jakoś jest z naszej społeczności. A ta osoba była botem, nie? Więc zachęcam każdego do tworzenia wokół siebie absolutnie takiego wąskiego sita, takiego sita z małymi oczkami. Nie? Stopniujmy relacje z innymi, słuchajcie, i twórzmy gradacje. Między innymi dlatego na przykład w towarzystwach bardzo dobrą rzeczą, mówię o towarzystwach biznesowych, bardzo dobrą rzeczą, jaka się przydarzyła dzięki COVID-owi, dzięki temu, że zwinąłem strukturę lokalną, to wydarzyło się właśnie to, że każda aplikacja na członka jeszcze mocniej
przechodzi przez moje ręce. Bo kiedyś to było tak, że nasze w cudzysłowie służby lokalne screenowały człowieka, rekomendowały go albo nie i ja to zatwierdzałem albo nie. Dzisiaj ta ścieżka jest o wiele bardziej skrócona, o wiele mocniej. Ja to po prostu robię ręcznie i dogłębnie. No i bardzo dobrze, tak powinno być, ponieważ rynek jest pełen bajkopisarzy i wszelkich jeszcze innych stworów, którzy po prostu są niebezpieczni długofalowo w biznesie, w myśl tej pierwszej lekcji. Nie da się zrobić dobrego biznesu ze złymi ludźmi. I ludzie mogą być źli z bardzo wielu powodów, od niekompetencji, przez niestabilną psychikę, aż po prostu złą wolę. Jak było w przypadku Palikota i Wojewódzkiego, nie przesądzam, natomiast w mojej osobistej ocenie ja z Palikotem nie zrobiłem biznesu, by było to dla mnie jasne, od lat kilkunastu. I także chyba mam wspólne zdjęcie z Palikotem, ale to jeszcze z lat, gdy uchodził za intelektualistę. Razem, słuchajcie, byliśmy w panelu dyskusyjnym w Teatrze Polskim. Pamiętam, byłem tam ja, Janusz Palikot i Piotr Ikonowicz. No dzisiaj pewnie raczej bym nie chciał w tym panelu już wystąpić. Trzecia rzecz. Inwestuj w to, co rozumiesz. Jeśli zarząd nie chce ci wytłumaczyć meandrów biznesu, którego nie rozumiesz, albo są jakieś tematy tabu, o których nie gadamy, no to jest to tak zwany red flag, czerwona flaga. I tutaj o tej lekcji mówię, ponieważ właśnie to też przebija troszkę, może nie wprost z postu Wojewódzkiego, że w zasadzie to on się nie do końca znał na prowadzeniu firmy, biznesie itd. itd. I to jest właśnie red flag. Okej, jeżeli ja się na tym mam nie znać, no a mam tam jakieś funkcje sprawować, to dopóki ja nie zrozumiem tego w całości, nie angażuję się w to. I tutaj, słuchajcie, ja bardzo często miewam nawet z ludźmi, którzy chcą partycypować w moich biznesach, miewam rozmowy, gdzie właśnie do upadłego chcę wytłumaczyć wszelkie możliwe aspekty. Mam jakąś taką pasję nauczycielską. Moja mama jest nauczycielką emerytowaną, bo po prostu jeżeli nie poświęcicie wystarczająco dużo czasu na uświadomienie we wszystkich aspektach, po prostu zbudowanie kompetencji w partnerze biznesowym, no to później w taki czy inny sposób raczej się to na pewno zemści. No, u Kuby Wojewódzkiego zemściło się w taki sposób, że dość boleśnie ta lekcja nabywania kompetencji biznesowych przebiegła, no ale to może się później zemścić na wiele różnych innych sposobów. Podsumowując, inwestuj tylko w to, co rozumiesz, a jeżeli po drugiej stronie nie masz partnera, który chce sprawić, że ty to będziesz rozumieć, nie inwestuj. I to też w zasadzie jest lekcja, którą Buffett powtarza wielokrotnie. Mimo przyjaźni z Billem Gatesem nie zainwestował nigdy poważniejszych pieniędzy w Microsoft, ponieważ po prostu uważa, że nie rozumie tego rynku i nie zamierza rozumieć, bo rozumie na tyle dużo innych rynków, że mu to w zupełności wystarcza. Czwarta lekcja, także powiązana z Buffettem, to jest ta, że reputacja to jest największe aktywo. Słuchajcie, jeżeli by wszystko można ludziom dać, ponieważ wszystko jest recyklingowalne, naprawialne i tak dalej, wszystko poza czasem, czasu już nikt wam nie wróci, ale reputacja to jest takie aktywo, które leży bardzo niedaleko czasu, to znaczy ciężko je uprać, ciężko je postawić na nowo i tak dalej. Kuba Wojewódzki tutaj zaangażował całą swoją reputację, no i w zasadzie ją stracił. Zawsze ilekroć teraz Kuba Wojewódzki będzie coś reklamował albo influencerował, no to warto się zastanowić, czy przypadkiem nie będzie tak jak z Palikotem, nie? Że nic nie sprawdził, tu mówisz, że nie wziął żadnych pieniędzy i oczywiście nie mam powodów, żeby w to nie wierzyć, ale no w przypadku reklamy wziął. No i co? Pytanie, czy też jest za nią tak odpowiedzialny, jak był?
wchodząc w biznes Palikota. Więc reputacja, słuchajcie, to jest największe aktywo i też Palikot się przekona, myślę, już się przekonał o tym, że reputacja to jest największe aktywo, bo nie wiem, co on będzie w stanie teraz w biznesie zrobić, a jak wiecie z moich wielu publikacji, biznes jest to gra zbiorowa, gra zespołowa, wspólna. Nie wiem, co on będzie w stanie teraz zrobić sam, pojedynkę. Samemu to można, nie powiem, co można, ale ci, którzy mnie znają osobiście, wiedzą, na czym to moje powiedzonko polega. I ostatnia, piąta lekcja, no słuchajcie, to mnie po prostu absolutnie rozbawiło. Palikot na koniec tej całej imprezy na Twitterze, czyli w serwisie X Elona Muska, napisał, no zasugerował, że chyba Wojewódzki nie w pełni prawdziwie, nie pełnią prawdy się posługuje. I już tutaj Palikot napisał książkę na temat ich współpracy, która niedługo będzie w sprzedaży. Spójrzcie, po prostu z gówna człowiek potrafi zrobić złoto. Nie wiem, jaką popularnością będzie się ta książka cieszyła. Mam obawy, że dużo. Mam obawy, że wiele osób będzie chciało zajrzeć pod kołdrę i sprawdzić, co tam poszło nie tak, co tam nie pykło. No i jeszcze się okaże, że Palikot zarobi na całej aferze, sprzedając książkę. Jeśli będzie to książka, która ma pomóc tym, którzy zostali poszkodowani, super, świetny pomysł na zarobienie na tym całym bajzlu. Nie dopuszczam raczej myśli takiej, że całe zamieszanie powstało po to, żeby książkę napisać. To myślę, że zbyt grubimi nićmi się ta afera, w sensie teoria spiskowa. Natomiast no taki był finał tej sytuacji. No i spójrzcie, piąta lekcja w zasadzie jest taka, że jeżeli zacząłeś z nie tymi ludźmi, co trzeba, to nawet gdy już przejrzałeś na oczy i nawet gdy zrobiłeś to, co powinieneś był zrobić od samego początku, mogą być na tyle bezczelni, by wciąż rzucać w ciebie błotem, by wciąż swoje winy, jak zakładamy w przypadku Palikota, no, że się tak powiem, transferować na was. Więc no smutne, że Kuba Wojewódzki tak musiał się zdarzyć z realiami biznesowymi, ale cóż, widziały gały, co brały, teraz muszą to odchorować. Konkluzja, słuchajcie, jeszcze krótka jest taka, że oczywiście zapraszam was na mój webinar na temat spółek akcyjnych. Z jednej strony słyszymy wierszyk bodajże Ignacego Kraszewskiego o tym, że wiedziały jaskółki, by nie wchodzić w spółki. Z drugiej strony wszystkie największe firmy świata to są właśnie spółki i to nie przypadek, że to są spółki akcyjne. Gdzie wybalansować między tymi zagrożeniami a tymi szansami? No właśnie o tym mówię na webinarze. Prowadzę go co czwartek o 20:00, chyba że w przyszłości coś się zmieniło, tak czy inaczej w opisie filmu znajdziecie możliwość zapisu na webinar. Zapraszam, chętnie opowiadam wam, czego od praktyków z Dalekiego Wschodu, ale i Europy się nauczyłem, przetestowałem na swoim podwórku już przez 14 lat, no i może się czegoś wspólnie nauczymy. Może Polak będzie mądry przed szkodą, a nie po szkodzie. Dzięki za dzisiaj, raz jeszcze liczę na wasze kciuki w górę, komentarze i subskrypcje. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na koniec zostawiam was z rekomendacjami filmowymi z mojego kanału. Cześć!